w następnej, ale degustacji. Tym razem mam piwo z Lidla, które udaje meksykańskie. Meksykańską koronę na przykład. I jest to Camaro. Cerveza Extra, 4,5% alkoholu. I nie wiadomo, kto to zrobił, gdzie to zrobił. W każdym razie jest po hiszpańsku i mamy tutaj takiego małego kaktusika. Także możemy spekulować, że ma to być piwo meksykańskie. Tu nic nie pisze, tylko że zawiera jęczmień i jest to złoty w kolorze o oryginalnym smaku i dające odczucie słońca na plaży. No tak. I że jest to lager. Tyle wiemy. Jak widzicie, butelka jest przeźroczysta i jest, piwo jest o barwie bardzo jasno-słomkowej, klarowne. Kapsel jest taki fajny nawet kolor. Metaliczny, granatowy taki. Z żółtym napisem Camaro. No i otwórzmy, zobacz. Nawet chmielowo pachnie. Podejrzewam, że po prostu użyli ekstraktów, skoro nie boją się, że będzie się skunksić. Także nalejmy. Zróbmy troszkę piany. Pięknie to wygląda. Średnie i małe pęcherzyki. Jak na razie fajnie. I bardzo taki przyjemny, nawet wyraźny aromat chmielowy, ziołowy, można by powiedzieć, że sas żatecki. Coś w tym stylu, tak? Bardzo tradycyjny aromat. Ja jakoś słodowości tu nie czuć, tylko raczej właśnie ten chmiel. Przyjemnie, wcale się tego nie spodziewałem. Także spróbujmy, wasze zdrowie. No, bardzo leciutki. Ciało jest takie prawie że wodniste. Leciutka słodowość. Takie coś jakby akcenty kukurydziane leciutko. Jest goryczka ziołowa, lekko metaliczna. Ale to później. Jak się wyjdzie następny łyk, przechodzi w taką lekką słodycz. Czyli mamy tą goryczkę, a później przychodzi lekka słodycz. No, nie jest tak źle, ale jest leciutka cytrynka też tutaj. Ogólnie jest to bardzo lekkie piwo, odświeżające oczywiście. No i rzeczywiście, jeżeli byśmy na przykład dodali tutaj limonkę, tak jak zalecają do kolonia na przykład, no to byłoby fajne, odświeżające piweczko na gorące, słoneczne dni. Leciutkie, niewymagające, a mokre. Czemu nie? Czemu nie? Mogłoby być co prawda tańsze. Za 6 opak dałem 3,79 czy jakoś tak. Także no idzie w tłoku, no ale można by to porównać rzeczywiście do oryginalnych piw
meksykańskich. Ale podejrzewam, że rezultat będzie bardzo podobny. Mam nadzieję, że taka recenzja Wam się podobała. Tak jak wszyscy mówią, podoba mi się to piwo. Fajne jest nawet. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym filmie na kanale. Także będziecie na bieżąco, przez to nie opuścicie żadnej nowej degustacji. No i Wasze zdrowie.